Także my jesteśmy też krajem emigrantów i tu było kiedyś 2 miliony emigrantów. Mówi babka, no. Dlatego, że w sposób sztuczny zupełnie w historii staliśmy się krajem jednorodnym. Może dobrze by było pomyśleć, że taka naprawdę tradycja Rzeczpospolitej to była tradycja kraju naprawdę znacznie bardziej otwartego i różnorodnego niż to jest dzisiaj. To tradycja, historia nasza. Ale ja bym jeszcze proponował, byśmy na krótko po informacjach wrócili do tego właśnie tematu, w kontekście słów, które tutaj pan Ignacy Morawski wypowiedział, tej solidarności, której my często pożądamy. Mam tutaj jeszcze jeden wątek. Zapraszam po informacjach, będą zdziwienia i nie tylko. To jest magazyn EKG, teraz informacje w Radiu Tok FM. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama. Wybierz kandydatów dla wszystkich klas. To już ostatni dzwonek na zmianę. Przedstawiam moich kandydatów na wrzesień. Nowość 48 cali LED TV Panasonic 200 Hz za 1790. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 999. Pralka Samsung EcoBubble 1000 obrotów, elektroniczny wyświetlacz za 1199. I ta babka właśnie mówiła całą godzinę, że oprócz tego, że do Ameryki jedziemy, wszędzie jedziemy, to Polska w ogóle jest krajem imigrantów. No i co my tu się, czego mamy dziwić? No. Także jakieś takie dziwne to wszystko, nie? ...który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardło. I można go stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Proszę spróbować. Bardzo wygodny w użyciu i smakuje synkowi. Wyrób medyczny Naturcept to naturalne rozwiązanie. Moim zdaniem... No a tu korki, jak zwykle na Koralce oględnych mówią o naszych dobrych klientach, zwłaszcza o najbardziej wymagających, wybrewnych, a nawet kapryśnych. Dziękujemy. To dzięki wam jesteśmy innowacyjni. Sprawdź sam. Tylko do 19 września Astra za 12 500 zł wpłaty własnej w kredycie 4 razy 25%. Bądź o krok przed innymi. Więcej na Opel.pl. Korki, no i że... Tygrysy wieźli do cyrku, nie? Jakby tygrysy wieźli do cyrku. Tak tu na Saskiej wszystko słychać. To rozwiązujący problem. Gdy się pojawiają, sięgnij po ActiSoftin. Specjalistyczny krem na zajady dostępny w aptekach. ActiSoftin szybko łagodzi podrażnienie. Intensywnie regeneruje pęknięte odcinki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną, nie zostawiając widocznych śladów. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftinu. ActiSoftin. Problem zajadów. Znika bez śladów. Oj, widzę, że masz problem. Muszę zorganizować konferencję dla 400 osób. Zintegrować zespół, zaprosić kontrahentów na bankiet. Ale gdzie? Znam takie miejsce. To 4-gwiazdkowy hotel Klimczok w Szczyrku. 9 sal konferencyjnych. No będzie bardzo tylko, że oni mówią, jeśli załatwicie tę kopacz, czy ją zniszczycie, bo ona jest zła, no to będzie dobrze. Tak mówią. Wszystko na www.klimczok.pl. Do zobaczenia. Że Polska jest krajem imigrantów, to ja to wiem, że to wszystko to są ludy koczownicze. Się nacłapali, nażebrali i potem nie mogą się podzielić, nie chcą się podzielić, podczas gdy dziennikarz mówi, że to go 4 grosze rocznie utrzymuje, kosztuje utrzymanie takiego jednego imigranta. Jednego czy całą grupę? Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. I jeszcze mówią o masonerii, że katolicy tak boją się strasznie masonerii, że to rzekomo ona, ale z nimi przecież współpracują. Niespełna 7,5% bardzo niska frekwencja w niedzielnym referendum. Taką informację przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie cząstkowych, niepełnych jeszcze wyników. Głosowanie byłoby wiążące, gdyby do urn poszła połowa uprawnionych wyborców. Ostateczne rezultaty wczorajszego głosowania komisja ma podać około godziny 18. Dziś jest ostatni dzień, żeby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w październikowych wyborach parlamentarnych. Do tej pory PKW przyjęła zawiadomienie od blisko 100 komitetów, w których kandydaci będą mogli ubiegać się o mandaty posłów i senatorów. Stołeczne i podwarszawskie listy Prawa i Sprawiedliwości bez niespodzianek liderami są prezes Jarosław Kaczyński, szef klubu parlamentarnego PiSu Mariusz Błaszczak. Do Senatu z Warszawy wystartują m.in. Anna Maria Anders, córka generała Andersa i były senator Piotr Andrzejewski. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się m.in. wstępnym projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Mają się w nim pojawić dodatkowe 2 miliardy złotych na wynagrodzenia dla tzw. budżetówki. Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny z przelotnym deszczem. Nad morzem możliwe burze z gradem. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu plus silny wiatr. Na termometrach maksymalnie od 12 do 18 stopni. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Najcieplej na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazynu EKG zapewnia sponsor dostawca marki Volkswagen samochody użytkowe, oferujący nowego Volkswagena Transportera. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest trzecia część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. 43 minuty po godzinie 9. W naszym studiu pani Małgorzata Bonikowska, pan Jan Król i pani Jacek Morawski. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Państwa w studio, Państwa naszych słuchaczy, ruszamy z akcją usłysz swojego posła. Do wyborów będziemy w wielu miejscach, w wielu miastach. Zapraszamy do naszego Sejmu. Będzie Sejm Radio TOK FM w centralnych punktach miasta. No ale po co ten Głogowski? Będzie można przyjść, zadać pytanie, które chcieliby Państwo, nasi słuchacze, by usłyszeli politycy. Polityków i państwa na debaty. Po południu w każdym tym mieście. Na południu. Debata. Debata. Debata otwarta. Będzie można przyjść, zadawać kandydatom pytania, podyskutować, porozmawiać. Przez cały dzień słuchać audycji także z tych miejsc. Zachęcam, by wejść na tokfm.pl albo na naszego radiowego Facebooka, zobaczyć tę mapę, kalendarz wydarzeń. Jutro Sejm stanie na rynku głównym w Krakowie. Wieczorem w Teatrze Groteska 18 debata. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa, naszych słuchaczy. Jutro w Krakowie, ale w kolejnych dniach, w kolejnych miastach. Zawsze we wtorki i czwartki ten Sejm będzie w różnych miejscach widoczny i będzie można tam zajrzeć. Myślę, że jest o czym z politykami porozmawiać, czego najlepszym dowodem są także te tematy, które my omawiamy. A teraz część zdziwieniowa w magazynie EKG. Kto z Państwa chciałby zacząć się dziwić? No ja mogę. Dwa takie zdziwienia, jeśli można, przytoczę. Pan marszałek Jan Król. W warszawskiej wsi, gdzie mieszkam, oddano 800-metrowy odcinek drogi gruntowej zmodernizowanej. I na tym 800-metrowym odcinku postawiono 50 znaków drogowych. Każdy, zdaje się, kosztuje 2000 zł. Więc apeluję o rozsądek i trochę pójście w sposób rozumowania właśnie papieża Franciszka, który nie kupił oprawek, bo ma dobre jeszcze. Więc naprawdę lepsze jest bardzo często wrogiem dobrego. A teraz poważniejszych zdziwień. Otóż 24 lipca Sejm przyjął ustawę o ochronie... Ja tak w ogóle pan nie dał skomentować tych znaków. A to już obydwa zdziwienia wymienię jednym tchem i później. Dobrze. O niektórych inwestycjach, z tak zwanych strategicznych, która
nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest sprzeczna i z prawodawstwem Unii Europejskiej, i z konstytucją, ponieważ ingeruje bardzo mocno w rynek kapitału. Wracamy do dyskusji na przykład o locie, prawda, kiedy w pewnym momencie minister odszedł od negocjacji w sprawie częściowej prywatyzacji lotu, czy wpuszczenia inwestora strategicznego. I powstaje pytanie, czy spółki Skarbu Państwa w ogóle powinny być obecne na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ to jest ewidentna sprzeczność pomiędzy interesem, bardzo często występującym między interesem spółki a interesem politycznym czy tak zwanym ogólnym państwa. I żałuję, szkoda, że i dziwię się, że w takim pośpiechu tego typu ważne regulacje zostały wprowadzone, które uderzają w rynek kapitałowy, tworzą pewną niepewność dla inwestorów, zniechęcają inwestorów. To jest regulacja, która daje możliwość bardzo daleko idących sankcji, jeżeli nastąpi wykup większej ilości akcji przez inwestorów wobec spółek giełdowych, a również prywatnych, ale które są na liście dosyć uznaniowo tworzonej przez rząd, tak zwanych spółek strategicznych. Chodzi o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak z Azotami, tak? Że pojawia się rosyjski inwestor, który chce kupić akcję i przejąć spółkę, więc ma być... Więc rząd ma prawo do zablokowania tego typu transakcji. To problem jest takie prawo, czy nie? Powinien mieć na pewno prawo w pewnej ograniczonej liczbie spółek do ochrony swoich interesów. To powinno być stabilne. Ale to jest problem z przejrzystością, bo nie ma rozporządzenia, które określa, co to są za spółki. W każdym momencie rząd może uznaniowo stwierdzić, o, ta spółka jest strategiczna, my teraz zabraniamy jej kupić. Tak. To podnosi koszt kapitału ogólnie dla wielu spółek, które coś mają wspólnego ze Skarbem Państwa. Wprowadza nieprzejrzystość do polityki zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. I rzeczywiście wpisuje się w to pytanie, które pan Jan Król moim zdaniem bardzo celnie zadał. Czy spółki Skarbu Państwa powinny być na giełdzie? Tak, tylko niestety jest taki pomysł, one powinny być z takiej perspektywy, że to zwiększa ich przejrzystość, ale jeżeli ma być prowadzona taka polityka jak wobec spółek energetycznych, czyli zmuszanie ich do kupowania czy aktywów, których one nie chcą kupować, no to nie ma sensu, żeby były na giełdzie. Można zobowiązać do przejrzystości. Może, niech one nie zmusza spółki, proszę bardzo, że to ma mieć, ale niech one nie będą na giełdzie. To już niestety nie mieszajmy w to inwestorów prywatnych. To już jest niestety historia, już, która się wydarzyła. To jest już fakt. Spółki energetyczne są na giełdzie. Ja też żałuję, że są na giełdzie. Wolałbym, żeby był taki lot na giełdzie niż kilka spółek energetycznych, które są we władaniu i tak Skarbu Państwa i jeszcze dodatkowo mają nam zabezpieczać tak zwane bezpieczeństwo energetyczne kraju i mają jakąś powinność. Więc to jest duży problem. Chciałem dodać, jak już jesteśmy przy tych tematach rynkowych i giełdowych, dzisiaj serwisy obiegła taka informacja o tym, że bank ING zażądał wcześniejszego wykupu obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No to niemała kwota, bo łącznie te obligacje to było przeszło 26 milionów. Część swoją tutaj ING zażądało szybszego wykupu, bo już 21 września. Ciekawy jestem, czy ta informacja będzie miała swoje dalsze znaczenie w tych wszystkich sprawach związanych z spółkami węglowymi i przyszłością tego sektora. Możemy to zostawić. Zdziwienie pani dr Bonikowska. Ja tylko skomentuję jeszcze to, co pan marszałek powiedział o tych znaków drogowych. Ja myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Bardzo dobry przykład na zilustrowanie zjawiska znacznie szerszego i tak naprawdę jest to dość poważny problem w Polsce, wcale nie banalny, że tracimy czasem racjonalność, że to topiąc się w różnego rodzaju wydawaniu przepisów i jakby opracowywaniu procedur, gdzieś czasami zatraca się cały sens i czy istota tego, wokół czego te procedury i te działania są tworzone. Ruszyły środki unijne kolejne. Ja mam nadzieję, że tutaj też nie będzie takiego zjawiska, że właśnie jakby pewnego rodzaju nieracjonalna lista różnego rodzaju wytycznych uniemożliwi nam tak naprawdę jakby wykorzystanie tych środków w sposób, który nam jest bardzo dzisiaj potrzebny, czyli właśnie w kierunku takiego przestawienia się naszej gospodarki w stronę innowacyjności, kreatywności większej. A równolegle my toniemy też w tysiącu różnego rodzaju obostrzeń w naszym codziennym życiu. Ja akurat skądinąd niedawno musiałam likwidować szambo i wprowadzać kanalizację i wiem, że nam to zabrało 10 lat. No nie jest to normalne zjawisko, żeby w średnio dużym kraju w Europie być na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego, a właśnie na straży tego wszystkiego są procedury nieracjonalne zupełnie z punktu widzenia przeciętnego obywatela. A moje zdziwienie tak w kontekście wczorajszego referendum to jest takie zdziwienie szersze dotyczące natury polityki. Ja ciągle się dziwię, że politycy uważają, że jak tylko coś ogłoszą,
w ostatnim momencie to najbardziej jakby nieracjonalne i wymuszone tak naprawdę sztucznie pomysły ludzie kupią. A jak się okazuje, ludzie mają swój jakby rozum i też pewnego odczucie fałszu czy jakiegoś takiego właśnie sztuczności pewnych zjawisk. Ja myślę, że Polacy mogliby korzystać z narzędzia, jakim jest referendum. Niedobrze się dzieje, że takie narzędzie jak referendum jest w pewnym sensie jakoś tam, no nie chcę powiedzieć może kompromitowane, no ale użyte instrumentalnie, tak? Bo to demokratycznemu procesowi na pewno nie służy, a wynika pewnej naiwności myślenia politycznego, że można coś rzucić ludziom na pożarcie i oni w związku z tym pójdą za tym. No, znowu jesteśmy mądrzy. No mamy doświadczenie, kosztowne dosyć, ważne, kolejne doświadczenie. Dwa referenda były skuteczne, tak zwane akceptujące, znaczy konstytucję oraz referendum unijne, prawda? Nie było tego prawa, bo przegłosowaliśmy na konstytucję. Ale rzecz do głosowania, ludzie wiedzieli, o co chodzi, dostaliśmy konstytucję. Była poważna debata, były... A tutaj, no naprawdę, jest to dziwne, zwłaszcza jeśli jakby proponują to politycy o dużym stażu i doświadczeniu. Pan Ignacy Morawski, pana zdziwienie? Ja mam zdziwienie, które trochę łączy się z kampanią wyborczą, a trochę ogólnie z sytuacją gospodarczą. Otóż w zeszłym tygodniu, bodajże w czwartek, w mediach pojawiła się informacja, że w przyszłym, że rząd planuje deficyt budżetowy na przyszły rok na poziomie 57 miliardów złotych. Tak, dzisiaj jest Rada Ministrów o budżecie. I przyznam, że mnie ta kwota zdziwiła, 57 miliardów, ponieważ to jest to wysoka kwota. W takim długookresowym planie finansowym, który rząd musi co roku przyjmować, pokazując, jaka będzie polityka fiskalna w przeciągu kilku lat w przód. W tymże planie przyjętym na wiosnę rząd zakładał, że deficyt sektora budżetu centralnego, czyli nie licząc samorządów, ubezpieczeń społecznych, wyniesie 2,2% PKB w przyszłym roku. Tymczasem, jeżeli to ma być 57 miliardów, to może być około 3% PKB. Tam są pewne różnice metodologiczne, w które nie chcę wchodzić w tym momencie, ale widać, że minister zapowiadał, że ten deficyt będzie jednak ostatecznie niższy. No ale ja nie wiem, czy niższy miliard, czy dwa. Ja bym, moim zdaniem, deficyt nie powinien być wyższy niż to, co było w zeszłym, niż to, co jest zaplanowane na ten rok. Na ten rok jest zaplanowane 47. Jeżeli chcemy mieć te 2,2, to powinno być maksymalnie tyle lub nawet mniej w przyszłym roku. Czyli no widać, że są bardzo silne tarcia w rządzie. I moim zdaniem mamy do czynienia z taką sytuacją, że większość decydentów w tym kraju, poza Ministerstwem Finansów, nie zdaje sobie sprawy, że my wciąż, mimo że spełniamy warunki unijne, jeżeli chodzi o deficyt, to wciąż mamy ten deficyt za wysoki. Czy w kraju, w którym gospodarka rośnie w tempie 3,5%, bezrobocie spada w tempie prawie 2 punktów procentowych na rok, inwestycje firm rosną w tempie 5-10%, nie ma miejsca na utrzymywanie deficytu finansów publicznych w okolicach 3% PKB. Po prostu sektor, deficyt ma wtedy sens, kiedy sektor prywatny nie chce wydawać, tylko chce trzymać gotówkę, tak? Bo wtedy można powiedzieć, że marnują się zasoby gospodarcze. Czyli jaki wniosek? Jeżeli sektor prywatny, no, że wydaje mi się, że jeżeli będzie decyzja polityczna, żeby przyjąć deficyt budżetowy na takim poziomie powyżej 50 miliardów złotych, to będzie moim zdaniem sygnał, że rząd nie traktuje poważnie celu ograniczania deficytów w całym sektorze finansów publicznych, to moim zdaniem będzie zła informacja. A niewykluczone, że rzeczywiście, no, ja kiedyś od jednego z urzędników słyszałem taką opinię, że o ile wśród polityków partii rządzącej panuje świadomość, że trzeba spełniać unijne kryteria, czyli obniżyć deficyt całego sektora finansów publicznych, czyli rząd, samorządy i tak dalej, poniżej 3% PKB, o tyle w ogóle nie ma zrozumienia dla faktu, że de facto powinniśmy ten deficyt mieć znacznie niższy, czyli na poziomie około 1% PKB. Pamiętam. To wydaje mi się długookresowo nie jest dobra informacja dla gospodarki. Bo jako gospodarka rozwijająca się całkiem szybko, powinniśmy mieć ten deficyt w już niedługim okresie bliższy 1%, bliższy. Powiem nominalnie, bliższy 15-20 miliardów w całym sektorze finansów publicznych niż 50-60 miliardów. Pamiętam, to chyba było jednak 4 lata temu, była kampania wyborcza, też oczywiście ona jest wybory na jesieni, więc pisanie budżetu i tutaj rozmawialiśmy z panią, wówczas już byłą minister Wasilewską-Trenkner, która przez wiele lat układała budżet, potem robiła to przez wiele lat pani minister Sucharska i pani minister Trenkner powiedziała takie zdanie, że współczuję kolegom z Ministerstwa Finansów, bo w roku wyborczym muszą walczyć z materią, z którą wygrać się nie da.
To jest a może się warto też zacząć mówić, ile kosztuje nas zadłużenie. Przecież same odsetki od już tego skumulowanego długu to jest sięgające chyba 50 miliardów złotych kwota. No, żyjemy w takim szczęśliwym okresie, że odsetki spadają ze względu na to, że spadają globalne stopy procentowe. Ale one ale... są bardzo, w dalszym ciągu ten koszt jest ogromny. Czy płacilibyśmy mniej, gdybyśmy mieli na pewno... Mniej. Można wtedy przeznaczyć te pieniądze i najzdrowsze gospodarki, nie wiem, kanadyjska, australijska, no mają bardzo nawet zerowe chyba. Niemcy zresztą też mają chyba, nie mają deficytu budżetowego, bardzo mały. Bardzo dziękuję. Z informacji chyba najświeższych wynika, że frekwencja referendum nie przekroczyła 9%. Taki jest stan na teraz, ale jak rozumiem, nie wszystko jeszcze jest do końca zliczone. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Pani dr Małgorzata Bonikowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Jan Król, bardzo dziękuję. Pan Ignacy Morawski, dziękuję. Bardzo dziękuję. To był magazyn EKG. W Radiu Tok FM informacje. Usłysz swojego posła już jutro. Jesteśmy w Krakowie. A tu będzie kandydatów na posłów. Kandydatów na posłów. Debatować wieczorem o 18:00. Kandydaci na posłów. Czyli nie usłysz, tylko usłysz kandydata na posła, tak? No, tak. Można mieć audycję. Może i tak. Zapraszamy. Sejm będzie stał jutro na rynku głównym. Magazyn EKG jutro też wygadnie. A laska marszałkowska też jest przewidziana. To jest mównica. Pan marszałek duchem ciąży marszałka. Przecież my obywatele, no w końcu nie wszyscy zasiadamy za stołem prezydialnym. Ale jest mównica. Informacje. EKG. Dumny hater. Przeczekamy, panie. Ale... Ekonomia, kapitał, gospodarka. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Odpowiedni puls magazynu EKG zapewnia sponsor dostawca marki Volkswagen samochody użytkowe. Oferujące nowego Volkswagena Kedy. Reklama. Citroen sprawdził, co lubią Polacy i wyszło, że lubią idealną temperaturę w każdych warunkach. Lubią wyglądać dobrze i czuć się swobodnie. I lubią praktyczne rozwiązania pozwalające cieszyć się z życia bardziej. Wniosek? Polacy lubią komfort. Teraz ty też możesz poczuć wyjątkowy komfort z Citroenem C4 More Life. Z klimatyzacją, lakierem metalizowanym i dynamicznym silnikiem PureTech. Sprawdź wszystkie modele Citroena dostępne w kredycie prawdziwe 0% lub leasingu już od 100%. Więcej na citroen.pl. Citroen. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki zgłuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrogowaciały na skórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Ciśnij bez limitu! Ty też chcesz wyciskać kilo, mega, giga? Wybierz mistrzowski internet LTE bez limitu danych w plusie. Najszybszy w Polsce według Komputer Świat. Już za 45 zł miesięcznie w SmartDom. Teraz z tabletem Huawei MediaPad T1 za 0 zł na start. Sprawdź w naszych salonach i na plus.pl. Plus, nowe możliwości. Abonent jest zobowiązany do spłaty 36 rat po 20 zł miesięcznie zgodnie z harmonogramem. Rata jest zawarta w opłacie miesięcznej. Liczba wypalanych przez Polaków papierosów gwałtownie spada. Jak wskazują najnowsze dane, zmalała aż o 1/3. W ciągu 2 lat już prawie 1,5 miliona Polaków podjęło wyzwanie rzucenia palenia z Desmoxanem. Desmoxan gratuluje wszystkim, którzy już nie palą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 miligrama przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną trójcą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. www.liderinformatyki.pl. Jak wykorzystać cyfrową transformację, aby nie dać się wyprzedzić konkurencji? Swoimi doświadczeniami podzielą się Henryk Siodmok, prezes grupy Atlas, Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska, Sławomir Lachowski, prezes FM Bank PBP, Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco Polska. Dołącz do top menedżerów z najważniejszych firm, poznaj najlepsze praktyki i nawiąż nowe kontakty. Partnerem merytorycznym jest firma Integrated Solutions, dostawca rozwiązań teleinformatycznych dla największych firm w Polsce. www.liderinformatyki.pl. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 7 września, minęła 10. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Michał Poklękowski. Niedziela była smutnym dniem dla polskiej demokracji. Jarosław Sellin w poranku Radio TOK FM o wczorajszym referendum. Proces o islamofobiczne komentarze w internecie ma ruszyć przed lubelskim sądem. Rywala nie lekceważymy. Polska zagra dziś mecze eliminacyjne do Euro 2016 z Gibraltarem. Niespełna 7,5% uprawnionych do głosowania wzięło udział we wczorajszym referendum, wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą. Większość opowiedziała się za wprowadzeniem JOW-ów do Sejmu oraz zmianami w prawie podatkowym. Z kolei za zmianą dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było jedynie 16,5%. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał w poranku Radia TOK FM, że niedziela była bardzo smutnym dniem dla polskiej demokracji. Tutaj intencja była oczywista. To była próba ratunku w ostatniej chwili przed klęską wyborczą, która się zresztą dokonała. I można powiedzieć, że to referendum jest, jak profesor Stanisław Żerko to określił, pierwszy taki przypadek w historii polskiej demokracji, że prezydent przegrał trzecią turę wyborów. Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej przekonywała, że referendum pokazało coś bardzo ważnego. Polacy też dali bardzo wyraźny sygnał i bardzo wyraźnie powiedzieli, że chcą, żeby o tego typu sprawach decydowali politycy. I że chcą, żeby to politycy brali na siebie odpowiedzialność za tego typu decyzje. Pełne oficjalne wyniki referendum zgodnie z zapowiedziami PKW mamy poznać około 18. Proces o islamofobiczne komentarze w internecie ma ruszyć przed lubelskim sądem. Jeden z oskarżonych chce udowodnić, że słowo dżihad może oznaczać pokojowe szerzenie islamu. W związku z tym złożył wniosek o przesłuchanie biegłego językoznawcy. W tej sprawie oskarżone były 4 osoby, 2 od razu dobrowolnie poddały się karze. Ale to jedna z nielicznych spraw, które kończą się w sądzie. Większość jest bowiem umarzana. Anna Gmiterek-Zabłocka. Proces dotyczy wpisów, które związane były z zamieszczonym na portalu społecznościowym zaproszeniem na spotkanie w Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku w 2013 roku. To pod nim były pełne nienawiści komentarze, po których prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Dobry przykład reakcji wymiaru sprawiedliwości. Tyle, że jak mówi Anna Tatar z walczącego z ksenofobią Stowarzyszenia Nigdy Więcej, podobne sprawy najczęściej kończą się umorzeniem. W 2014 roku było ponad 1300 postępowań o przestępstwa z nienawiści i tylko 154 akty oskarżenia. Przepisy i litera prawa to jest jedna rzecz, a niestety te umorzenia to jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień. Zwróciła na to uwagę Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, pisząc m.in. o wzroście w Polsce islamofobii. Teraz w kontekście napływu uchodźców temat islamofobii jeszcze bardziej się nasila. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Piloci niemieckiej Lufthansa znowu przerwą pracę. Jutrzejszy strajk potrwa od 8 rano do północy i obejmie loty długodystansowe z Niemiec, także te towarowe. Od kwietnia zeszłego roku piloci Lufthansa strajkowali m.in. w sprawie świadczeń emerytalnych już 12 razy. Niemieckie linie straciły na tym ponad 300 milionów euro. Ostatni raz piloci protestowali w marcu. Polscy piłkarze wieczorem rozpoczną kolejną walkę o punkty w eliminacjach Euro 2016. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmą najsłabszy w grupie D Gibraltar. Równo rok temu pokonali tego rywala aż 7-0. Adam Nawałga podkreśla, rywale nie lekceważymy. Dopóki matematycznie nie będziemy już we Francji pod względem właśnie punktowym, to nie ma żadnych spekulacji. Wychodzimy na boisko, gramy na 100% i liczą się tylko 3 punkty. Początek tego spotkania o 20:45. A na koniec w informacjach jeszcze zaproszenie. Już jutro pierwsza odsłona naszej akcji. Usłysz swojego posła. Zaczynamy w Krakowie, gdzie na rynku od 10 do 17 stanie Sejm Radia TOK FM. Będzie można przemawiać w sejmowej mównicy i głosować na projekty ustaw. O 18 w Teatrze Groteska debata kandydatów na posłów z udziałem publiczności. Więcej szczegółów na tokfm.pl i na naszym Facebooku. Pogoda. Dziś pochmurno, z przelotnym deszczem, nad morzem możliwe burze z gradem, a w Tatrach spadł pierwszy tego lata śnieg. 14 stopni w Warszawie, Gdańsku i Lublinie, 15 w Krakowie, Łodzi, Kielcach, Bydgoszczy i Toruniu, 16 we Wrocławiu i 17 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
My uważamy, że odchodzenie jest bardzo ważne. Stworzenie takich godnych, rodzinnych, bez bólu warunków, tak naprawdę to świadczy o naszym człowieczeństwie. Osobodzielnie na oddziale medycyny paliatywnej według obliczeń bardzo dokładnie wykonanych kosztuje około 400 zł. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 240 zł, 242 zł. W związku z tym powstaje zadłużenie. 50 pacjentów, za których płaci nam NFZ, my pomagamy w tej chwili około 60, licząc, że może NFZ nam za tych 10 zapłaci. Zwiększamy te środki, wychodząc naprzeciw potrzebom hospicjów. Również w trakcie roku jeszcze dokładamy pieniędzy na to, żeby móc wartość umów zwiększyć. Bo ja nie jestem w stanie wybrać, powiedzieć, że temu się bardziej należy, a temu się mniej, jeśli obydwoje są naprawdę skrajnie ciężko chorzy. Robimy rzeczy banalnie proste, natomiast głęboko wierzymy, że niezwykle potrzebne dla tych ludzi. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czyli, że umarzają w Ameryce Białystok, bo aby zrozumieć, tam się nie dzieje, a tak gdzie moherowi się wściekają, że tak masoneria atakuje. Może nie być ciekawa ta masoneria, ale nie atakuje aż tak. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj wyjątkowo wielka loża komentatorska o godzinie 10 i nie znamy jeszcze wyników referendum, ale postanowiłem rozpocząć od takiej frekwencji w wielkiej loży komentatorskiej. No nie, to dobiegają. O, dobiegają. Dobiegają. Studio ojciec dr Paweł Krupa, witam serdecznie, Trzech Instytutu Atomistycznego i to by dobrze chyba odzwierciedlało frekwencję, ale no w ostatnim momencie, chociaż już po terminie, kiedy urny zostały zamknięte. Profesor Andrzej Zieniewicz, literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli urny już zamknięte, ale taka była frekwencja właśnie, że tylko ojciec dr Paweł Krupa. Bałem się, że w loży komentatorów będę sam. I cóż to byłaby za loża? Powiedzieliby, że Kościół zasiadł loże już nawet. Nie usprawiedliwiając się wcale ze spóźnienia, bo to nawet chyba niegrzeczne, ale powiem, że godzinę i 20 minut jechałem dzisiaj od siebie z Brudna, chociaż zwykle jeżdżę 40-45. Po prostu dzieją się rzeczy horrendalne w Warszawie. Proszę bardzo. Za prezydenta Komorowskiego jechało się 40 minut. A teraz się jedzie znacznie dłużej. A będzie jeszcze gorzej. A skoro mowa o prezydencie Komorowskim, no to można by rzec, że to bardzo takie chyba nietypowe, bo to jego druga porażka w ostatnim sezonie. No bo pierwsza to była porażka w wyborach prezydenckich. A wczorajsze referendum, na oficjalne wyniki jeszcze czekamy do wieczora, ale w pewnym sensie to też porażka prezydenta Komorowskiego. Ale czego dowiedzieliśmy się albo nie dowiedzieliśmy się o nas samych, o Polakach, o demokracji, o ważnych rzeczach? My tak troszeczkę jesteśmy w przestrzeni, gdzie nie mamy oficjalnych wyników, ale te informacje, które się pojawiają, mówią o bardzo, bardzo niskiej, być może niewystarczającej frekwencji do tego, aby referendum zostało uznane za ważne. Ojciec dr Paweł Krupa. Trudno jest, to pewnie będzie trzeba poczekać jeszcze trochę, żeby to jakoś ocenić. Natomiast myślę, że tam się oczywiście złożyło parę czynników. No, część tej niskiej frekwencji, no to jest protest przeciwko, to jest jakby dalszy ciąg wyborów prezydenckich, tak? Ponieważ zgłoszone referendum przez Bronisława Komorowskiego, a ja go nie popieram, to nie pójdę na referendum. Myślę, że druga rzecz to jest to zbrzydzanie tych referendów, które się dokonywało w ciągu ostatnich tygodni. Jedna strona zbrzydzała referendum z 6 września, druga z tego, które miało się odbyć przy okazji wyborów. I tak się zbrzydzaliśmy i myślę, że społeczeństwo tak trochę reaguje. No to jak to takie zbrzydzone, to ja nie pójdę. Ale uważam, że to jest szkoda jednak. To znaczy, jeżeli oczywiście dla kogoś ten gest nie pójścia jest jakimś ważnym gestem protestu, bo usłyszałem dzisiaj gdzieś taki komentarz, że to znaczy, że Polacy uważają, że politycy powinni decydować, że jakby przekazują władzę w ręce polityków. Wcale nie jestem tego taki pewien, że przekazują władzę w ręce polityków, tylko być może protestują nogami, prawda, że ja nie pójdę. Tak? No tak, ale redaktor Dominika Wielowiejska w dzisiejszym poranku Radio Tok FM mówiła,
że co chwilę pojawiają się komentarze, a ja uważam, że jednomandatowy okręg wyborczy tak, nie, powinny być, nie powinno, partia wie, koszą nasze pieniądze, zabrać im albo dać więcej. Polacy mają swoje zdanie. No i wreszcie zostaje wywołani do tablicy i proszę bardzo, proszę powiedzieć, jakie pan ma zdanie na temat jednomandatowego okręgu wyborczego. Jakie pan, pani ma zdanie na temat finansowania partii politycznych? I Polacy mówią, właściwie to nie mam z takiego lub innego powodu ochoty wypowiadać się. Ja mówię tu w Polsce. Ale ja myślę, że to jest problem wmotania tego referendum w taką dosyć jednak przykrą, a chcę nawet powiedzieć nędzną kwestię straszliwej populizacji czy populistyczności życia politycznego. Wszyscy wiedzieli od samego początku, że referendum jest rodzajem takiej manipulacji wyborczej, że jest to część kampanii. Nikogo w istocie nie obchodzi tak naprawdę, czy będą te JOW-y, czy nie będą, ponieważ wszyscy mniej więcej wiedzą, że to jest taka niespecjalnie ważna kwestia. Ona już jest jakby rozwiązana w polityce. Pytania w rodzaju z tego drugiego referendum o prywatyzację lasów państwowych są w ogóle kuriozalne, ponieważ przyzwoity, zwyczajny zjadacz chleba czy obiadków w barze mlecznym mówi, a cóż mnie interesuje prywatyzacja lasów państwowych, to powinien zrobić polityk. I teraz tak, mnie się wydaje, że wszyscy widzą chyba, że politycy też nie wiedzą, co mają zrobić. To znaczy obie partie i Platforma i PiS budują kampanię na efektach całkowicie populistycznych, nawet reklamiarskich. To znaczy, powiedziałbym, że tak jak ostatnio pani premier Kopacz ogłosiła triumfalnie, ja słyszałem taki sam tekst, kiedy ktoś mówił mi w reklamie, że w Biedronce chyba karkówka 12,99, to tak pani Kopacz ogłosiła, że 3 osoby wejdą w skład list Platformy, pan Napieralski, pan Dorny i pan Mazowiecki. Jejku, jak się ucieszyłem. Byłem po prostu cały aż rozogniony od tej emocji. Ale dlatego, że wyprzedaż? No właśnie myślałem, wielka wyprz czy coś takiego, prawda? I na tej samej zasadzie funkcjonuje referendum. Po prostu ono wchodzi, w moim przekonaniu, Polacy to po prostu zlekceważyli, ponieważ mieli przekonania, to właśnie to jest taki efekt kampanijny czy populistyczny. Natomiast gdyby chodziło o ważne pytania, jestem przekonany, że frekwencja byłaby spora, bo Polacy są do referendów przygotowani, bo mam parę pytań referendowych, które można by zadać. Zamiast finansowanie partii politycznej, na przykład finansowanie kościoła. No właśnie chciałem powiedzieć, zamiast finansowania partii politycznej, finansowanie kościoła, ale niekoniecznie. Może nawet, gdyby zadać takie pytanie, czy... Bezpiecznie. Ja wiem. Bezpiecznie, profesor dzisiaj. No, skończy inkwizycja obok siedzi, to tak się nie będziemy. Nie, wysłuchamy. Ja nie uważam księdza doktora za inkwizycję, raczej za łagodniejszą, taką spolegliwą i opiekuńczą. Mam chyba innych księży, których bym kojarzył na oko z inkwizycją, prawda? Przypominam, inkwizycja dawała 30 dni osobie do tego, żeby się stawiła, więc te naloty inkwizycji, one są historycznie nierzetelne. Ale to inne pytanie. Bo nie tylko, czy Kościół ma być finansowany z funduszów państwowych, ale na przykład, czy parlamentarzyści nie powinni być objęci takim obowiązkiem dwukadencyjności? Jak wszystkie władze w Polsce, ktoś jest we władzach, to ma 2 kadencje i koniec. Dlaczego ktoś w Sejmie może siedzieć 5 kadencji? Prawda? Czy to nakład referendum w tej sprawie? Myślę, że byłaby większa frekwencja. To jest ciekawe pytanie, tylko bo ono też jak gdyby otwiera szerszą debatę, tak? No bo można by rzec tak, ale jeżeli mają to być wybory wyborców, wybory obywateli, no to dlaczego ograniczać te wybory narzucając? Z drugiej strony to nie jest nic jak gdyby nieznanego. Mamy pewną dwukadencyjność, jeżeli chodzi o urząd prezydenta. Stany Zjednoczone, które uważamy za ojczyznę, może nie demokracji jako takiej, ale tej współczesnej, czy takie współczesne państwo, gdzie ta demokracja ma się dobrze. W wielu stanach na przykład miały jednokadencyjność, na przykład urzędu gubernatora. Znaczy, w konsekutywną, ale to ojcu
doktorowi i profesorowi pozwolę odpowiedzieć po informacjach, albowiem te zbliżają się milowymi krokami, jak uchodźcy do granic Europy. Ojciec doktor Paweł Krupa, profesor Andrzej Zieniewicz, studio. Informacje już za chwilę o 10.20. Wracamy po informacjach. Raz, 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 dwa, raz, raz. Otwieramy posiedzenie Sejmu Radia TOK FM w Krakowie. Przyjdź we wtorek 8 września na krakowski rynek między 10 a 17. Poczuj się jak poseł lub posłanka. Zapytaj, wyraź opinię, złóż wniosek formalny. Najciekawsze wystąpienia usłyszą kandydaci na parlamentarzystów. Zaskocz ich. Czekamy na Ciebie we wtorek 8 września między 10 a 17 na krakowskim rynku. Tylko w radiu TOK FM. Reklama. Wybierz kandydatów dla wszystkich klas. To już ostatni dzwonek na zmianę. Przedstawiam moich kandydatów na wrzesień. Nowość 48 cali LED TV Panasonic 200 Hz za 1790. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 999. Pralka Samsung EcoBubble 1000 obrotów, elektroniczny wyświetlacz za 1199. Uwaga, darmowy transport w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz pan doktor zbada ci gardło. No tak, podrażnione. Dam Maruchowi Naturcept. Lizaki Naturcept? Starszemu synowi szybko pomogły, ale rocznemu dziecku nie podam lizaka. Chodzi mi o nowość. Naturcept Gardło Spray, który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardło. I można go stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Proszę spróbować. Bardzo wygodny w użyciu i smakuje synkowi. Wyrób medyczny Naturcept to naturalne rozwiązanie. Moim zdaniem najlepsze dla pani synka. Od lat zachwyca na Saskiej Kępie smakami, wnętrzem, klimatem, a teraz oczaruje stary Mokotów. Restauracja Dom Polski. Jadłospis stworzony harmonijnie z rytmem przyrody. Inspirujące połączenie unikalnych produktów i kulinarna przygoda dla każdego smakosza. Wpadnij skosztować naszych dań lub zorganizuj imprezę okolicznościową. Zapraszamy. Restauracja Dom Polski, ulica Belwederska 18 oraz Francuska 11. www.restauracjadompolski.pl. Restauracja Dom Polski. Narobimy ci smaku. Tata Oli znalazł sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko udrożniły nosek. Ola spokojnie przespała całą noc. Morał, na zatkane noski stosuj Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Skakuj na rower i daj się ponieść jesiennej rowerowej przygodzie. Bo już teraz wideo. Damskie lub męskie rowerowe kurtki softshellowe z wiatroszczelną membraną, dostępne w wielu wzorach. Także modele z odpinanymi rękawami. Jedynie za 59 zł za sztukę. A do tego damskie lub męskie wygodne koszulki rowerowe z długim rękawem za 35 zł za sztukę. Kurtki softshellowe tylko 59 zł, a koszulki rowerowe za 35 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Jestem za godzinę. Jak będziesz wracał, to kup mi w aptece tabletki na wątrobę. A, chyba... Slimin. Chyba Slimin? Chyba jakoś inaczej się nazywały. Zmieniłam na Chyba Slimin już jakiś czas temu, bo myślę nie tylko o wątrobie, ale i o odchudzaniu. Zawarte w suplemencie diety Chyba Slimin, cholina, cykoria i karczoch wspierają pracę wątroby, a do tego ostryż długi i ostrokrzew paragwajski wspomagają odchudzanie. Będę pamiętał. Chyba Slimin. Chyba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. W nowym numerze miesięcznika Dziecko. Macierzyński, rodzicielski, komu jaki urlop. Ile swobody dawać dzieciom? Dania z wapniem, ale bez mleka? Ten numer dziecka kupisz z kremem do ciała. A do każdego egzemplarza książeczka gratis. Polecam. Joanna Szulc, redaktorka Naczelna. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrogowaczały na skórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u Twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. W Citroenie znamy potrzeby Twojej rodziny. Teraz komfortowy i solidny Citroen CLiZ z pojemnym bagażnikiem, przestronnym wnętrzem i oszczędnym silnikiem PureTech może być Twój już od 39 900 zł. Teraz także w wersji z
instalacją LPG. Sprawdź na citroen.pl lub w najbliższym salonie. Citroen. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 10.20, Michał Poklękowski, zapraszam. Niespełna 7,5% bardzo niska frekwencja w niedzielnym referendum. Taką informację przekazała PKW na podstawie cząstkowych wyników. Głosowanie byłoby wiążące, gdyby do urn poszła połowa uprawnionych wyborców. Ostateczne rezultaty wczorajszego głosowania komisja ma podać około 18. Niemiecki rząd postanowił przeznaczyć dodatkowe 3 miliardy euro na wsparcie władz poszczególnych landów i miast w związku z rekordowym napływem uchodźców. Głosi opublikowane dziś rano oświadczenie rządzącej w Berlinie koalicji partii CDU i SPD. Moskiewski Sąd Miejski ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonego o ekstremizm współpracownika zakazanej w Rosji radykalnej ukraińskiej organizacji nacjonalistycznej Prawy Sektor Aleksandra Razumowa. Prokurator rosyjski żąda dla niego 8 lat kolonii karnej. Tureckie siły powietrzne ostrzelały 13 pozycji partii pracujących Kurdystanu w odwecie za wczorajszy atak rebeliantów na turecki konwój wojskowy, głosi komunikat sił zbrojnych Turcji zamieszczony na ich stronach internetowych. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Nieznana dotąd powieść Marka Chłaski trafi do księgarni 23 września. Wilk czekał na ten moment 60 lat. Akcja książki toczy się przed wojną na warszawskim Marynocie. Jej bohaterem jest znany z sonaty marynockiej Rysiek Lewandowski. Na rękopis natrafił student Radosław Mynarczyk. Wilk ukaże się nakładem wydawnictwa Iskry. Jubileuszowa edycja Wrocławia Kantans w Narodowym Forum Muzyki. Budynek został oficjalnie otwarty w miniony weekend, a do 19 września będzie w nim można usłyszeć koncerty 50. edycji jednego z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w tej części Europy. Dziś usłyszymy legendarną Israel Philharmonic Orchestra pod batutą Zubida Mehty. Wykona ona 9. symfonię Mahlera. W kolejnych dniach wiele koncertów na najwyższym poziomie, a szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Michał Cichy, Piotr Janicki, Piotr Wierzbicki oraz Wiktor Dłuski zostali laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2015. Piotr Janicki został doceniony w kategorii poezja za tomik Wyrazy Uznania. W kategorii prozatorskiej zwyciężyła książka Zawsze jest dzisiaj Michała Cichego. Najlepszy esej to Boski Bach Piotra Wierzbickiego, a za najlepsze tłumaczenie wyróżniony został Wiktor Dłuski za Przekład martwych dusz Mikołaja Gogola. Litwa w Krakowie od października do stycznia w stolicy Małopolski będzie trwać największa w ostatnich czasach prezentacja kultury litewskiej w Polsce. W programie znalazły się m.in. wystawa prac oraz koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej wybitnego litewskiego malarza i kompozytora Mikalojusa Konstantinasa Ciurionisa. Litwa będzie też gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, a litewscy pisarze pojawią się także na Festiwalu Konrada. Prezentacja kultury litewskiej w Polsce jest organizowana z okazji 25-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości. Kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Pogoda. Poniedziałek pochmurny z przelotnym deszczem, nad morze możliwe burze z gradem, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu plus silny wiatr. Na termometrach maksymalnie od 12 do 18 stopni, najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, najcieplej na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio goście profesor Andrzej Zieniewicz, literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski, ojciec dr Paweł Krupa, dominikanin, szef Instytutu Mistycznego. Właśnie, wracamy do... No tak, no rozmawialiśmy, jak zwykle, wspaniała dyskusja poza mikrofonem, ale może ta przy mikrofonie nie będzie wspaniała, bo rozmawialiśmy o rodzaju pytań, czy o rodzaju problemów, jaki należałoby przedstawić w referendum i rozmawialiśmy o właśnie tej ewentualnej dwukadencyjności i padło tutaj takie zdanie redaktora, że czy to system jest zły, czy to ludzie wybierani są źli, czy to jest tak, że jak
mam drania za szefa, czy drania za posła, czy to w takim razie należy zmieniać Sejm, czy też to należy dobrze się zastanowić nad wyborem ludzi, tak? Więc ja powiem, że ja to widzę inaczej, nie w tej alternatywie, czy instytucja jest zła, czy ludzie są źli, ale w takim przekonaniu, że instytucja znajduje się akurat w tym momencie historycznym w bardzo poważnym kryzysie. To znaczy, ona biega, chodzi na jałowym biegu, jest spętana własną biurokracją i akurat przechodząc do tych spraw referendalnych, przecież największym problemem z tymi pytaniami referendum jest to, że one są albo pretekstowe, albo wszyscy wyczuwają, że nie w tym problem, jakie pytania postawimy, na które można odpowiedzieć tak lub nie, tylko że nie wiemy, jak coś zrobić w polityce. To nie jest problem, czy będziemy miliowy, czy nie będziemy miliowy, tylko jak to będzie funkcjonowało i jak to zrobić, żeby przeprowadzić jednak reformę Ministerstwa Zdrowia, prawda, czy ZUS-u, a to się nie udaje, a to nie wychodzi. Więc wszyscy czują, że tutaj nie referendum jest problemem, bo to nie, przecież akurat to referendum było takim bilardowym zupełnie ruchem, jakiś bil na stole, bo przecież to tak naprawdę wymyślił Kukiz, który coś tam pewnie przeczytał na ten temat i olśniło go, nawiedziło go, a natychmiast musiał to podjąć prezydent Komorowski, ponieważ walczył desperacko i chodziło o głosy. I tak naprawdę to przecież cała sprawa miała wyłącznie populistyczny aspekt, w sensie, że była to dość chaotyczna wymiana ciosów. I ta energia populizmu, czy też jakby stawka, o którą się walczy, to, że populizmem się łatwiej walczy znacznie i że on zalewa, jak może, zalewa całą politykę, to mi się wydaje ważne. Te referenda, to pojedyncze pytanie, dla mnie najbardziej charakterystyczne pytanie to jest to dołączone w tym drugim referendum. Czy chcesz prywatyzować lasy państwowe? No w jaki sensowny sposób ja mogę na to pytanie odpowiedzieć, kiedy powinien na to odpowiedzieć, nie wiem, gajowy, leśniczy albo minister, prawda, gospodarki. No, trzeba powiedzieć, bo przecież w końcu chodzę na grzyby do tych lasów. No to właśnie, no, żebym mógł chodzić, niż żebym nie mógł chodzić. Ale właśnie to jeszcze by było proste, gdyby to pytanie było właśnie, czy chcesz prywatyzować, no bo każdy może zastanowić, jakie są wady, zalety versus nie. A zdaje się pytanie było inaczej sformułowane, no, bo czy jesteś tam za zachowaniem obecnego stanu, czy za zmianą. No i teraz ktoś, kto zna jaki obecny stan, może powiedzieć, jestem za lub przeciw. Tak? No, ale do tego pytania było taki właśnie podtekst dołączony, że odpowiedź w jeden sposób będzie świadczyła o tym, że jestem za prywatyzacją, a w inny sposób, że przeciwko. A w rzeczywistości to nie jest takie proste, no bo co to znaczy za utrzymanie obecnego stanu? Jakie potencjalne scenariusze daje mi obecny stan, a jeżeli nawet jestem za zmianą obecnego zmiany, to na jak? Znaczy, co chciałbym zmienić? Tak. Ja myślę, że jeszcze zabrakło w telewizji, żeby się Żubr wypowiedział na ten temat, bo on ostatnio ma takie całe serie wypowiedzi politycznych, prawda? Tak, na różne tematy. Znaczy, ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, nie wiem, może w trakcie komentarzy i jakiś, bo bardzo mnie ciekawi właśnie, bo pan profesor twierdzi, że Polacy są przygotowani do referendum i że my chcemy wypowiadać się, jeżeli nam stawiają dobre pytania. No nie wiem, właśnie chciałbym jakby tak się dowiedzieć, na ile ta niska frekwencja jest powiedzeniem, ja do takiego referendum nie pójdę, bo takie referendum mi nie odpowiada. No ja tak właśnie myślę. Tak. No i też jestem skłonny tak myśleć, tak? Ale czy to czasem nie jest, ja nie pójdę do referendum, bo i tak wiadomo, że mój głos się liczy. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest takim symptomem dzisiejszej sytuacji w Polsce, przynajmniej jak tak słucham, rozmawiam z moimi braćmi, z moimi znajomymi, bardzo często jest tak, i co z tego, wiadomo, że tak naprawdę przyjdzie jakiś lobbysta, wyłoży ileś tam pieniędzy i to, co ja powiem, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam, tak naprawdę myślę, że stąd też te nasze wybory do Sejmu są takie od niechcenia jakby, tak, ale ewentualnie przypominają wybór mistera czy obiektywu, dlatego, że sobie mówimy, co z tego, w ogóle po cóż oni tam siedzą, przecież wiadomo, że przyjdzie ktoś, da łapówkę, jest lobbysta, są wielkie koncerny, są wielkie pieniądze, właściwie oni nie rządzą, rządzi ktoś inny i myślę, że, a już na pewno nie jesteśmy to my, i myślę, że
ten taki smutny, ta smutna refleksja, to jest problem. Jak to zmienić, jak to urealniać, żeby dodawać ludziom nie tylko poczucie, ale żeby naprawdę oni mieli wpływ na to, co się dzieje, no to jest duży problem. A ja myślę, że jakby inna postać tego pytania mogłaby mieć taki wygląd, że Polacy wierzą, że ich głos się liczy, tylko nie bardzo wiedzą, na co ten głos oddać, ponieważ nie widzą, powiedzmy, programu, na który mogliby ten głos oddać, natomiast widzą tylko ludzi, którzy populistycznie obiecują to czy tamto. I teraz w tym momencie rzeczywiście mój głos jest o tyle mało sensowny, że cokolwiek ja powiem, to przecież oni i tak obiecują to, czego nie zamierzają dotrzymać, a w ogóle przyjdzie jakiś biznesmen. I to jest stary szlak polskiego myślenia, w którym Polak, ja to zupełnie poważnie powiem, Polak jest głęboko przekonany, że sprawy toczą się inaczej niż mówią w telewizji i w radio, natomiast zupełnie nie wie, jak się toczą, ponieważ nie ma żadnego doświadczenia w kształtowaniu tych spraw, w sensie wierzy w mafię, w różnych biznesmenów, w spiski, ma fobie, czasem także antysemickie, prawda? Wysoki współczynnik antyislamskich fobii w Polsce, przecież my nie mamy islamu, a jesteśmy bardzo antyislamscy, ponieważ, słucham? Jak to nie mamy islamu? No prawie nie mamy, no iluż mamy tych... Inshallah niewielu, no. Profesorze, no już przecież nawet od XVII wieku na stałe, zdaje się, zamieszkują w Rosjanach, w Bochonikach, a rośnie też wspólnota muzułmańska w Warszawie. Ja mam taką, prawda, opcję tatarską, powiedziałbym, prawda, ale to jest naprawdę ważne, że skąd taka gwałtowna fala niechęci wobec przyjęcia na pracę islamu tutaj. Mi się wydaje, że to jest refleks ogólniejszej teorii spiskowej, która mówi, że emigranci są pewnym złem, że należy Polska dla Polaków, że prawda, to takie rzeczy, że to jest refleks polskiego historyzmu. Proszę też zwrócić uwagę, że mam takie wrażenie, że żadna ze stron nie podejmuje głębokiej dyskusji, tylko obydwie strony prezentują powierzchowne argumenty, w ogóle nie zastanawiając się, co one znaczą. Czyli mamy jedną stronę, która mówi zagrożenie, gwałcą, mordują, wysadzają, potencjalni terroryści i tak dalej, i tak dalej. A druga strona mówi nie, gościnność, przecież nas przyjmowali, przecież nam wszyscy czerwony dywan rozkładali, więc mamy dług, a poza tym, jakim jesteśmy chrześcijanami, ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Znakomicie. To tak, tylko to teraz tak, gdyby się pochylić nad tymi argumentami, to jednej strony można powiedzieć, no dobrze, a skąd takie skojarzenia, że jak uchodźca albo muzułmanin, albo chrześcijanin syryjski, to. A drugiej strony można powiedzieć, po pierwsze, polskie migracje, nie wiem, po powstaniach, po 68, po stanie wojennym, niekoniecznie były przyjmowane z otwartymi rękami. Tak, to poza tym, no to też abstrahując od tego, świetnie, gościnni to znaczy jacy, ile osób, gdzie będą mieszkali, czy dostaną pozwolenie, w jakim języku będą pracowali, w jakim zawodzie, czy będziemy nostryfikować, czy nie, czy będziemy te osoby przyjmować, powiedzieć, to ciebie przyjmujemy, czy będziemy łączyć rodziny, a jeżeli będziemy łączyć rodziny, to do którego pokolenia, wstępni, czy krewni, czy prowadzimy kwoty, czy brać według, jak niektórzy mówią, wyznania, czy brać tych, którzy są bardziej zagrożeni. Jak to zmierzyć? Ktoś jest bardziej zagrożony, jak ktoś mniej. A jeżeli według wyznania, jak to weryfikować? Weryfikować, czy nie weryfikować? Kogo przyjmować? Co z nimi robić? Jaki status nadać? Kiedy to obywatelstwo? Jak integrować? Ja mam taki znakomity przykład w rodzinie. Otóż moja ciotka, już nie żyjąca, jak wyszła z Ravensbrück, to w 1946 roku trafiła do Francji, bo nie chciała wracać do Polski, razem ze swoim mężem i ledwo urodzonym dzieckiem. Ponieważ do tego obozu przyjeżdżali przedstawiciele różnych fabryk, przedsiębiorstw i tak dalej, szukając siły roboczej. Więc oni z całą grupą Polaków znaleźli się w masywie centralnym we Francji. I trafiła tam grupa Polaków, dosyć duża, i grupa Włochów, dla której w tej małym miasteczku,
nie będę mówił gdzie, ale małe miasteczko w masywie centralnym, dla których wybudowano baraki poza miastem. I oni w tych barakach zamieszkali. Dzieciom miejscowym absolutnie nie wolno. Barakę. Był koszmarny lęk. Barakę. I oni w tych barakach mieszkali, Polacy i Włosi, tam do nich przyjeżdżali księża, musieli im odprawiać, bo nawet bali się chodzić do tego miejscowego kościoła nasze. Minęło ten i oczywiście nie ma śladu po barakach i wszyscy są zintegrowani i moi kuzyni pożenili się z Francuzami, są Francuzami i jakoś się to odbyło, prawda? Barakę! Ciekawy problem, dlaczego ta... Pożenili się z Francuzami, może się podoba. Dobrze. A teraz mówi się, że problemem jest gettyzacja. Dlaczego wtedy gettyzacja wyszła teraz? Nie wyszła, a teraz wychodzi? To też nie jest takie proste, ale powrócimy do tego po informacjach.